Marcin Masny się kłania. Wszystkiego najlepszego wszystkim ojcom, mojemu ojcu, mnie samemu, moim synom, którzy są ojcami, no na pewno wielu innym, a także wszystkim Wandom też życzę najlepszego. I do rzeczy, bo temat jest pasjonujący, muszę zacząć oczywiście dzisiaj od Żydów i masonów. Będą się przewijać przez cały odcinek. Jeżeli ktoś się nie interesuje Żydami i masonami, to no niestety dzisiaj, ale będą też inne tematy. Będą też inne tematy. To znaczy na przykład sytuacja we Francji. Prezydent Macron, który jest masonem, ale nie jest Żydem. Prawda? Premier Francji wprawdzie jest masonem i homoseksualistą, ale też nie jest Żydem. A nie, przepraszam, on jest akurat także Żydem. Dobrze, więc na końcu będzie trochę nowinek, a teraz uwaga, Łukasz Kluska, czyli wydawnictwo De Reggio, albo De Reggio, tu jest napisane, o, wydał książkę Biała Armia, której autorem był, jest Anton Denikin, Antoni Denikin, generał Białej Armii, no, w zasadzie wódz wszystkich oddziałów walczących z bolszewikami, rosyjskich oczywiście, bo były też inne, w roku 1920. W przekładzie, książka jest w przekładzie, już wszystkie dane podam, Filipa Obary, publicysty znanego z kręgu, szeroko znanego w wąskich kręgach konserwatywno-prawicowych. Proszę kupić książkę, jeszcze tu ją będę pokazywał za jakiś czas. Kim był Denikin? Denikin właśnie był tym, co powiedziałem, poza tym był synem, no można powiedzieć, okupującego Polskę Rosjanina i Polki, a można powiedzieć, że był synem poddanego rosyjskiego w Rosji i poddanej rosyjskiej mówiącej po polsku w Rosji. Denikin mówił po polsku, co nie było wcale, nie tylko z matką rozmawiał po polsku, nie było to niczym dziwnym. Nawiasem mówiąc, uratował kiedyś życie pewnemu trochę starszemu od siebie oficerowi, miał 20 lat wtedy. Było to, nie wiem nawet gdzie to było, ale w każdym razie oficer, kolega, towarzysz broni służył w Białej Podlaskiej i został chyba ojcem chrzestnym jego córki. Nie został, bzdura, oczywiście nie mógł zostać. Nie mógł zostać ojcem chrzestnym, bo by zawarł więź rodzinną z rodziną, a w każdym razie był na chrzcie córki i ta córka po 20 paru latach została jego żoną, tym razem Rosjanka, nie Polka, ale z Białej Podlaskiej. Denikin był podobno wybitnym wojskowym. Emigrował w 20 roku na zachód, zamieszkał w Stanach Zjednoczonych ostatecznie i tam wyszła ta książka, która jest skróconą i przetłumaczoną na angielski wielką czterotomową książką ze wspomnieniami tegoż Denikina. Widać oczywiście po tekście, czuć, że jest to skrót i że jest to skrót w obcym języku, dokonany przez Rosjankę, która znała dobrze angielski. A tekst, który Państwu pokazuję, jest przekładem z przekładu, jak widać. To też trochę czuć, ale Filip Obara operuje dobrze polszczyzną i ja to pewnie czuję po prostu jako tłumacz. Ja tam kilkadziesiąt książek przetłumaczyłem z różnych języków i pewnie wyczuwam coś, czego inni nie wyczuwają. Najpierw defekty książki, bo trzeba zacząć od tego, co złe, żeby potem pochwalić. Denikin nie bardzo rzuca tę, w tym skrócie oczywiście, nie bardzo rzuca na tło te swoje wojenne wspomnienia z lat 1918-20. Ale dla historyków wojny to jest cymesik, cymes, takie słowo żydowskie oczywiście u rosyjskich Żydów oznacza coś bardzo dobrego, najlepszego, a jest to taki deser owocowy w
rodzący się z południa Europy. W książce są analizy ciekawe, zwłaszcza błędów przeciwnika. To jest no, oczywiste, że swoich błędów tak bardzo nie analizuje. Jest tam o nieudolności Czerwonej Gwardii w 1918 roku, o tym, jak ona sobie nie radziła. Denikin uważa, że czy twierdzi, że sztuki wojennej narodowy komisarz, znaczy ludowy, przepraszam, narodny komisarz, czyli ludowy komisarz wojny armii i floty to się nazywało, tak? Słynny Leib Bronstein Trocki uczył się sztuki wojennej od pojmanych białych oficerów, generałów. I że to tak się dobrze nauczył, no, że potem miał już pewne sukcesy. Jako no, nie wódz, bo nie był wojskowym, tylko jako właśnie ten polityczny no, minister, po prostu minister wojny bolszewików. Nie brakuje też w książce komentarzy, ocen. Są elementy, chyba są generalia, chociaż jest ich za mało. To są te rzeczy, które mnie akurat najbardziej w książkach interesują. Teraz do, no i szczegóły, a szczegóły są. To takie często smakowite szczegóły, które też mają ten swój właśnie szczególny aromat. Wydanie angielskie wyszło w Ameryce 10 lat po wydarzeniach, to jest jeszcze mało dystansu, może za mało, ale jednocześnie jest w tym ta żywość właściwa w miarę świeżym wspomnieniom, dospisywanym jeszcze wcześniej, tak, po rosyjsku przez generała. No tak, Obara mówię, dobrze to tłumaczy, radzi sobie z językowymi przeszkodami, chociaż chyba nie zna Rosji, tak jak sądzę, chociaż nie pytałem go o to, może się mylę. Denikin wybiela białych, niby byli biali, ale było wiadomo, że nie są tacy bardzo biali, on ich jednak wybiela. Na pewno nie byli takimi potworami jak czerwoni, ich koledzy z armii, nawiasem mówiąc, bo przecież wojskowi w Rosji poszli i w czerwoną stronę, i w białą stronę, i w parę innych zresztą też, bo byli, nie byli wszyscy etnicznymi Rosjanami, poszli po prostu do ugrupowań oddziałów zbrojnych różnych nowo powstałych państw też, tak? W tym na przykład do armii polskiej. Mieliśmy w dużej mierze armię jako Polska opartą na oficerach armii rosyjskiej. Marszałek Mannerheim, przyszły triumfator w no, takiej nie bardzo wiadomo, przegranej, wygranej, no ale w sumie można powiedzieć wygranej wojnie Finlandii z Rosją sowiecką 20 lat później. Obronił Finlandię przed całkowitym pożarciem przez Stalina. Oddał tylko część terytorium. Mannerheim był oczywiście oficerem rosyjskim. Przebywał bardzo długo w Warszawie na początku XX wieku i dobrze znał Polskę i Polaków. Chociaż polskiego się nie nauczył, był Szwedem. No nieważne, to Finland Svenska, tak? A więc tak, na pewno nie byli biali takimi potworami jak czerwoni, ale no, Denikin sam opisuje, jak szybko im się, tym białym, odechciało być rycerzami bez skazy. Pisze, jak przestali być praworządni, jak przestali prosić o wikt, bo przedtem prosili, czerwoni nigdy nie prosili, ponoć oni prosili, ale przestali prosić, czyli rabowali. I Denikin przyznaje, że no po ich stronie były łajdactwa, no ale właśnie wybiela, twierdzi, że, no, zacytuję, byłoby hipokryzją ze strony społeczeństwa, które po części samo dotknęło dna upadku moralnego, gdyby żądało od ochotników ascezy i praktykowania cnót. To wiele tam za tym zdaniem się kryje koszmarów. Naprawdę to ktoś, kto zna życie, to się tam domyśla, co za tym się kryje. I no cóż, jeżeli nie było wzoru praktykowania cnót, jeżeli biali nie chcieli, nie byli tym wzorem, no to trudno się dziwić, że całe społeczeństwo dotknęło, jak pisze Denikin,
dyna upadku. My mamy prawo być podli, no czerwoni nie mają prawa, bo my jesteśmy lepsi. Tak to odczytałem, co oczywiście nie umniejsza roli tych no, straceńców. W pewnym momencie już było jasne, że straceńców, którzy próbowali obronić Białą Rosję bez jednoznacznej pomocy ze strony dawnych sojuszników Rosji, na przykład, tak, z I wojny światowej. Oni wiedzieli, że no, walczyli rzeczywiście o, chyba z dużą świadomością, coraz większą świadomością, o przegraną sprawę, którą wyraża piosenka, pieśń, jak to tam było, nie nada grustic, tak? Nie nada grustic, gospoda oficery. To, cośmy stracili, nie trzeba się smucić, panowie oficerowie, to, cośmy stracili, już nam nie wróci, już się nie da przewrócić. Uż nie tu atjeciestwa i nie tu już wiery i krowiu atmiecien nienużnej nasz puć. No właśnie, nie będę tłumaczył, idę dalej. Trudno, żeby w tej książce było coś o tych, którzy wtedy, no i teraz rządzą w państwach anglosaskich, czyli o tych wymienionych na początku najważniejszych bohaterach tej pogadanki, czyli żydomasonach. Tak dobrze w sumie, że ci Amerykanie byli, czy w ogóle no, Anglosasi byli akurat w trudnych relacjach z odszczepieńcami i heretykami, czyli komunistami rosyjskimi, międzynarodowymi, bo przecież to jest ten sam pień, tylko od Marksa wywodzi się takie ugrupowanie, prawda, które na przykład nie porzuciło drogi rewolucji, kiedy masoneria, mainstream masoński zorientował się, że rewolucja nie jest najlepszą, jest dopuszczalna, ale nie jest najlepszą drogą do osiągnięcia celów, które definiuje się jako postęp ku coraz większemu postępowi, obiecany raj na ziemi, takie różne inne bzdury. Więc marksiści, leniniści urządzali rewolucję, a masoni coraz rzadziej urządzali rewolucję, chociaż też to robili, no wiemy, Portugalia, Meksyk. W XX wieku jeszcze były rewolucje masońskie. Portugalia, Meksyk, Hiszpania, no w Hiszpanii nie do końca to tam przejęli władzę nierewolucyjnie. Także to nie była rewolucja rzeczywiście, to było demokratyczne przejęcie władzy, powiedzmy sobie tak umownie. Dobra, znowu odstąpiłem od tematu, więc tak, przyjęli, przygarnęli tułacza białego generała Amerykanie, więc no oczywiście nie może za dużo tam o tych, co tam rządzą w Ameryce, pisać, a czy ich lubił, czy nie lubił, tych, co tam rządzą, to urocze jest właśnie, jak pisze, cytuję, rząd tymczasowy, rząd Kierańskiego w 1917 roku, ten przed, ta pierwsza rewolucja, tak, rewolucja masońska w Rosji, po której dopiero nastąpiła rewolucja bolszewicka, czy przewrót bolszewicki, rząd tymczasowy Kierańskiego popełnił strategiczny błąd, odcinając się od kadry oficerskiej i od wszelkiego patriotycznego żywiołu w armii, co skończyło się jego całkowitą izolacją. Bardzo trafnie to oczywiście opisuje i streszcza Denikin. No tak, ale to był właśnie rząd masonów i agentów Rothschilda. Inni obłąkańcy rosyjscy byli już związani z Leninem, czyli z tą rywalizującą frakcją rewolucyjną, a patriotyczne żywioły były dla obu rewolucyjnych frakcji, czyli dla masonów i dla komunistów, były największym wrogiem. Trudno byłoby, żeby rząd Kierańskiego się nie odcinał od białych, bo on przeciwko tym żywiołom w Rosji miał zaprowadzić jakiś tam swój własny porządek, którego nie zdołał zaprowadzić. To była oczywiście też straceńcza misja, bo tak naprawdę ani masoni, ani bolszewicy w 17 roku nie mogli być pewni, że oni coś tam, że uda im się przejąć naprawdę trwale władzę w Rosji.
Masonom się nie udało, bolszewikom się ostatecznie udało, ale to nie było oczywiste i trwało to bardzo długo. Były największym wrogiem te patriotyczne żywioły, także, znaczy odwrotnie, dla patriotycznych żywiołów największym wrogiem były z kolei, bo była nie tylko Bolszewia, ale również Żydomasoni, o czym zaraz. Spory kawałek z tych 400 stron, z tych, no bo to jest właśnie całkiem duża książka i jest dlatego warta swojej ceny. Twarda okładka, dużo papieru, także to jest warte ceny. Spory kawał z tych 400 stron dotyczy walk w powstającym wówczas Zagłębiu Donieckim i na Krymie. Czyli powtarzają się znane nam od dwóch nas, od 10 lat nawet nazwy miejscowości, rzek, gdzie teraz też toczą się walki, chociaż akurat najważniejsze z tych miast, tam wymieniane w książce miasto, no, znane nam jako Donieck, nazywało się wtedy no, Józówka po polsku, nie Jusówka, nie Jusówka, tak jak tłumaczy Obara, Józowka, od nazwiska angielskiego, nazwiska Hughes, tak, no to częste, dużo takich nazw jest, tam jest w ogóle Nowy Jork jest w tej okolicy również, New York, ale to akurat inna historia, natomiast no, faktem jest, że w Rosji w okresie największego jej rozwoju gospodarczego i nie tylko zresztą, przed I wojną światową, te kilkanaście lat, może 10 tak naprawdę, w tym okresie bardzo dużo Anglików, biznesmenów, inżynierów działało w Rosji, na przykład w Baku, tak? No Baku, zagłębie naftowe było tworzone przez ludzi Zachodu. Rosja nie miała przecież technologii i kapitału zresztą też. Jest w książce o Piłsudskim i o tym, jak dał wytchnienie, bo już dwa razy o tym to opisuje Denikin, jak dał wytchnienie bolszewikom, aby mogli podjąć walkę z białymi. Bardzo ma dużą pretensję do Piłsudskiego, do Polaków w ogóle Denikin, że tacy byli zdradzieccy, zdradzili swoją rosyjską ojczyznę. Cara Batiuszki już nie mogli zdradzić, ale zdradzili no, Rosję, której byli poddanymi. Tak? Ja dodam, że Piłsudski, no znowu będzie o żydomasonach, on był agentem antyrosyjskiej, tej właśnie żydomasonerii anglosaskiej, tych właśnie Rothschildów, którzy dzisiaj znowu mają swoje 5 minut na wschodzie, swoje krwawe 5 minut na wschodzie. I Rothschild zawsze, ten czy następny, czy kolejny Rothschild zawsze zabiega o równowagę sił między rywalami, co zresztą także jest, jak wiemy, zasadą polityki brytyjskiej. Ona się akurat tutaj pokrywa, brytyjska i rothschildowska. Ale uwaga, bolszewicy z tym ich wspomnianym przeze mnie ludowym komisarzem spraw wojskowych i marynarki wojennej, czyli Lwem Trockim, byli bliżsi Rothschildowi niż no, patologiczni antysemici z Białej Armii. Tamte historie właśnie z Piłsudskim to na stronie 359 Państwo znajdą. No a Polacy zawsze w ogóle byli źli. Polacy byli zawsze źli, nawet wtedy, kiedy wygrali z bolszewikami, odrzucili ich od linii Wisły w sierpniu 1920 roku. No bo wtedy znowu pozwolili bolszewikom przerzucić siły na Krym i dobijać białych. Więc po prostu Polacy zawsze są źli, no ale to już tak jest. W oczach tradycyjnych Rosjan często tak bywało i tak nadal jest. Moim zdaniem trzeba to przezwyciężać, to znaczy trzeba zbliżać nasze narody, zbliżać tak właśnie po ludzku, tak jak to na Zachodzie chytra masoneria robiła z Zachodem po II wojnie światowej, żeby właśnie przez nawiązywanie więzi międzyludzkich, biznesowych, kulturalnych, szkolnych, zwłaszcza między Niemcami, Francuzami, żeby zażegnać ryzyko nowej wojny. I to nie jest, wcale nie jest głupie. Masoni no, nie są głupi. Nie są, znaczy są głupi tak ogólnie, no ale w takich technicznych sprawach udało im się przecież wypracować rozmaite techniki przez te 200, przepraszam, 300 lat techniki, które przynajmniej w doraźnych różnych politykach się sprawdzają, więc to jest dobry pomysł i uważam, że Polaków i Rosjan można tak zbliżać. Właśnie jesteśmy na etapie dokładnego zaprzeczenia
takiej polityki, czyli jesteśmy w fazie, jak wiemy, budzenia wrogości po obu stronach, po obu i po polskiej, i po rosyjskiej. Jest to bardzo niebezpieczna faza, bardzo niedobra i będzie dużo więcej do odrabiania, jak się ten cały obłęd wojenny skończy. Wracam do książki. No właśnie, do tego antysemityzmu białych, głupiego dodam antysemityzmu, zaraz powiem dlaczego. John Ernest Hudson, brytyjski korespondent wojenny przy siłach Denikina, tak opisywał ten właśnie antysemityzm oficerów Białej Armii, cytuję. Wystarczyło mi być krócej, przepraszam, byłem u Denikina nie dłużej niż miesiąc, kiedy doszedłem już do wniosku, że Żyd stanowił bardzo poważny element w przewrocie w Rosji. Oficerowie i żołnierze armii zrzucili praktycznie całą winę za kłopoty swojego kraju na Żydów. Utrzymywali, że cały kataklizm został zaplanowany przez jakieś wielkie i tajemnicze, tajne Stowarzyszenie Międzynarodowych Żydów, które za wynagrodzeniem i na rozkaz Niemiec wykorzystało psychologiczny moment i chwyciło stery rządu. Czyli Rosjanie wierzyli, że to Niemcy za tym stoją. Pierwszy błąd. Drugi błąd. Widzieli w tym Stowarzyszenie Żydów, a niekoniecznie widzieli, czy jakiś Sanhedryn, po prostu krótko mówiąc. Czy wyobrażali sobie, że jest jakiś Sanhedryn międzynarodowy, który ulega Niemcom. Czyli, że Niemcy są ponad Żydami. Dobra, przepraszam, czytam dalej Hudsona. Za wynagrodzeniem jeszcze, że Niemcy muszą mi za to płacić. Dobra. Wszystkie dostępne wówczas liczby i fakty zdawały się potwierdzać tę tezę. Ciekawe. Wiadomo było, że co najmniej 82% komisarzy bolszewickich to Żydzi, a zawzięty i nieprzejednany Trocki, który dzielił władzę z Leninem, był Żydem jidysz, tak? Jego nazwisko prawdziwe brzmiało Bronstein. Wśród oficerów Denikina myśl ta była obsesją tak upartą, że doprowadziła ich do wygłaszania wypowiedzi o charakterze najdzikszym i wręcz fantastycznym. Wielu z nich wmawiało sobie, że masoneria w sojuszu z Żydami była nieodłączną częścią machiny bolszewickiej i że to, co nazywali diabelskimi planami upadku Rosji, zrodziło się w lożach masońskich Piotrogrodu i Moskwy. No, tutaj nie wiem, czy tak się nie jest. No, trzeba by jeszcze dobrze pogrzebać w źródłach, no ale nie mam ich pod ręką. Kiedy mówiłem im, że ja i większość moich najlepszych przyjaciół jesteśmy masonami i że Anglia wiele zawdzięcza swoim lojalnym Żydom, patrzyli na mnie krzywo, ze smutkiem kręcili głowami, bojąc się o łatwowierność Anglii ufającej rasie wybranej. Jeden z nich nawet zapytał mnie po cichu, czy osobiście jestem Żydem. No właśnie, ten problem rosyjski, że nie wystarczy im, że ktoś jest masonem, to jeszcze nie jest takie groźne. Żyd jest groźny. Czyli mason, który nie jest Żydem, nie jest taki straszny. Bali się Żydów i zresztą to nieraz o tym opowiadałem. 500 lat, no teraz 500 lat, wtedy 400 lat miała historii ten problem antagonizmu rosyjsko-żydowskiego, ale już nie będę powtarzał. Kiedy Ameryka okazała się zdecydowanie przeciwna jakiejkolwiek ingerencji w Rosji, szybko zyskał powszechną wiarę pogląd, że prezydent Woodrow Wilson był Żydem, podczas gdy pan Lloyd George był nazywany Żydem, ilekroć depesza z Anglii zdawała się ukazywać go jako niezdecydowanego na rzecz ruchu antybolszewickiego. Prostacki antysemityzm zgubił białych Rosjan. Potwierdzam, tak, z innych powodów niż Hudson, ale też uważam, że prostacki antysemityzm. A nie, przepraszam. Nie, 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 nie. Nie, nie, dobrze. Hudson już tego już nie pisał. Dobrze, ja uważam tak po prostu, że zgubił białych Rosjan. Uważali, że Wilson musi być Żydem, prawda, żeby realizować politykę tej tajnej mafii. Nie szukajmy wszędzie Żydów, nie ulegajmy żydowskiej paranoi, jak nie przymierzając Gregorz Braun. Aha, podobno, uwaga, proszę Państwa, prześladowcy Brauna z obecnej władzuchny rewolucyjnej,
przypominają troszeczkę jakiegoś właśnie Trockiego czy Robespiera. Przepraszam. Chcą odgrzać hipotezę, jakoby Brown miał żydowskich przodków. Ponoć miałby tak właśnie nerwowo reagować na pytania o tych przodków, co miało miejsce parę lat temu, jak kandydował na prezydenta. Tam gdzieś u kogoś wyszedł z rozmowy. Kto to był? Z kim rozmawiał? Z kimś rozmawiał? Jak tam padło to pytanie o Żydów, to o przodków żydowskich, to nakrzyczał, wyszedł. Może ktoś mi przypomni, bo ja to już tyle lat nie pamiętam dokładnie. Ponoć miałby właśnie nerwowo reagować, bo się tego wstydzi. A jeżeli ma faktycznie żydowskich przodków wśród węgierskich Żydów, to zawsze może przypomnieć krytykom, że apostołowie, nie tylko apostołowie, dzisiejsi Palestyńczycy też się wywodzą z Żydów. Z Żydów, którzy się nawrócili. A w tradycji katolickiej, której jest bliski Grzegorz Braun, jest tradycjonalistą katolickim, w tej tradycji prawdziwej, którą ja znam ze źródeł po prostu, nawrócony Żyd jest wręcz na rękach noszony. Święty Tomasz w dyspucie u jakiegoś wspólnego przyjaciela pod Paryżem nawrócił znanego, bardzo uczonego żydowskiego z Hiszpanii i ten Piotra, imieniem Piotr, i tenże Piotr został biskupem Burgos w Hiszpanii. Był podobno dobrym biskupem, no bo jako nawrócony Żyd po prostu miał fory wręcz, miał fory w kościele katolickim, to samo jest zresztą u prawosławnych, tam mieli różne, no tam się pojawiały jakieś tam wątpliwości, czy nawrócony Żyd to nie tam, ale generalnie ci wszyscy wazniesieńskie, preobrażenskie, czy XIX-wieczne, prawda, nazwiska nadawane Żydom nawróconym na prawosławie, no to i oni się bardzo zrusyfikowali. No, do dzisiaj oni są naprawdę Rosjanami, prawda? To nie jest problem, że miał ktoś pradziadka Żyda. I teraz już inne tematy, kilka tematów aktualnych. Ja tutaj na tym kanale już latem 2020 roku sądziłem, wyrażałem głośno i naiwnie to przypuszczenie, że Amerykanie wygaszą Zieleńskiego, że tam wyprowadzą go jacyś weseli sanitariusze, kaftan mu założą, wyprowadzą, albo że ktoś mu tam coś poda smacznego i akurat on może nie będzie wtedy, nie skorzysta z pomocy. Kto tam u niego, prawda, sprawdza jedzonko? Nie wiem. No ale proszę Państwa, nie wygasili Zieleńskiego Amerykanie do tej pory. Putin by chciał, żeby go wygasili, bo chciałby sobie mieć z kim rozmawiać. Na razie deklaruje, że może rozmawiać tylko z marszałkiem Rady Najwyższej, bo Zieleńskiemu wygasła kadencja, to zresztą jest raczej zgodne chyba z literą, może nie z duchem, ale na pewno z literą konstytucji ukraińskiej. I Putin, w ogóle ta rosyjska polityka jest taka stosunkowo mało podstępna, znaczy jest podstępna, ale znacznie mniej niż chińska czy zachodnia masońska. Więc zabiega o to, żeby Amerykanie wycofali Zieleńskiego w dowolny sposób i bez owijania to o tym mówi, tak, wprost. W Hanoi pojechał do Korei Północnej i do Wietnamu. To nie chcę teraz już do tego tematu się za bardzo w to angażować, bo to jest temat osobny i bardzo, bardzo ciekawy, zwłaszcza Korea, czyli to przedłużone porozumienie z Koreą, które właśnie pytanie, czy jest przedłużone porozumieniem z 1960 roku, czy jest nowym, groźnym sojuszem, ale to zostawmy to. W każdym razie w Hanoi Putin powiedział, że Amerykanie pozbędą się Zieleńskiego na początku, chyba powiedział, że w pierwszym półroczu przyszłego roku. No tak, cytowany tu przeze mnie Andrew, czy też Andrzej Korybko, młody, sprawny komentator, no, amerykańsko-rosyjski należałoby powiedzieć, bo ma
amerykańskie, chyba cały czas obywatelstwo, nawet nie wiem. Twierdzi, że ma polskie. Korybko zastanawia się na swoim Substacku, w której fazie roku to się stanie. Tam przedstawia bardzo różne możliwości, od czego to może zależeć, w jakich okolicznościach dokładnie, w której części roku to się wydarzy. Zresztą też przyznaje, że tam w jakimś tym wymianie uwag ze mną, że to też przypuszczał, że w 2020 roku już Amerykanie się pozbędą Zieleńskiego. No ale tak czy inaczej, wreszcie to musi nastąpić. No, zgadzamy się co do tego. Nie wiem, czy Państwo się zgadzają. Bo w sumie tak, powiedzmy sobie wprost, no i tak kadencja mu wygasła, i gdyby była demokracja na Ukrainie, to już by tym prezydentem Zieleński nie był. Chociaż może by był drugi raz, nie wiadomo. To zatem jest temat ukraiński. Teraz Francja. Francja mówi się, dementuje się, potem się znowu mówi, że Macron rozpisał wybory po przegranych eurowyborach. Rozpisał wybory parlamentarne bardzo szybko po poprzednich wyborach parlamentarnych. Te wybory będą dokładnie za tydzień. Pierwsza tura, druga tura tydzień później, 7 lipca. We Francji jest system taki, że jednomandatowe okręgi wyborcze, ale nie tak jak w Anglii, że, czy w Brytanii, że the first takes all, czyli ten na przykład Nigel Farage w swoim klaktonie, tak tam się nazywa chyba ta konstytuencja, w której kandyduje, on tam ma bodajże 37% poparcia i on już w pierwszej rundzie będzie wybrany na posła, bo pierwszy bierze mandat z całej stawki, drugi może mieć 35%, ale już nie bierze. Natomiast we Francji do drugiej tury przechodzi więcej niż dwóch z kolei. No, każdy ma tam swoją demokrację. Tak czy inaczej jest no, leciutko dementowana pogłoska, jakoby Macron chciał, a na pewno może, może nie chce, ale może zastosować artykuł 16 Konstytucji Francuskiej, o którym w Polsce się takiego czegoś nie mamy. W Konstytucji mamy wprawdzie. Znaczy mamy podobny, mamy, bo prezydent, w Polsce też prezydent może zastąpić władzę ustawodawczą. We Francji może w ogóle objąć władzę dyktatorską po prostu, być i rządem jednocześnie i parlamentem. Na przykład ze względu na zagrożenie międzynarodowych zobowiązań, tam jest kilka jest możliwych warunków, ale przyczyną, pretekstem do przejęcia władzy dyktatorskiej przez prezydenta może być zagrożenie międzynarodowych zobowiązań. Tak naprawdę to pod to można podstawić bardzo wiele rzeczy w takiej sytuacji, jaką teraz mamy na Ukrainie. Czy w ogóle można powiedzieć, że tak, nie będziemy mogli wysłać, gdzie Francja powinna wysłać, prawda, wojska gdzieś tam. Wysyła, wysyła. Francuzi są i w armii izraelskiej, i są po stronie armii ukraińskiej, walczą też. Także są i tu, i tam. No ale Francuzi w Izraelu to są Żydzi francuscy. Jest bardzo dużo, dużo w każdym razie francuskich Żydów, którzy walczą w Izraelu po stronie izraelskiej. W końcu to Rothschildowie, właściciele Francji i Wielkiej Brytanii, założyli Izrael. No i poddani Rothschildów z Europy powinni przecież bronić swojego państwa w Ziemi Świętej. No więc pytanie, czy Macron planuje, albo czy nie planując będzie musiał przejąć władzę dyktatorską we Francji. No to pytanie zostawiam na razie, ale proszę mieć to w tyle głowy. I teraz temat krajowy. Pytam się, bo nie wiem, może ktoś z Państwa wie, czy sam Grzegorz Braun, albo Grzegorz Braun razem z całą ekipą Konfederacji w Europarlamencie trafi do eurofrakcji, w której największym rozgrywającym ma być Alternatywa dla Niemiec. Pytanie, nie wiem, czy AfD w ogóle stworzy taką swoją eurofrakcję, bo pewnie muszą, bo Marine Le Pen przed eurowyborami powiedziała, że z nimi nie będzie pracować. Pretekstem była jakaś tam wypowiedź Maksymiliana Kracha po polsku, ale to był pretekst oczywiście, bo to w
polityce demokratycznej trzeba szukać pretekstów do wszystkiego. Nie można tak po prostu powiedzieć, bo tak, albo bo nie. No i pytanie, czy AfD jest w stanie zgromadzić 23 europosłów z 7 krajów, aby taką frakcję powołać? Wygląda to na możliwe, zwłaszcza przy polskiej pomocy. I teraz pytanie jest takie, kilka pytań. Po pierwsze, jak na fanów Brauna w Polsce podziała związek z rzekomo antypolską alternatywą dla Niemiec? Ona jest rzekomo antypolska i skupia wielu Polaków. Na Twitterze coś napisałem na ten temat. Skomentował to Polak i Niemiec, który jest takim może nie jakimś bardzo wybitnym, ale politykiem alternatywy dla Niemiec, Tomasz Frelich, ale jest ich dużo więcej. Jest ich, Polacy w alternatywie są, w innych partiach niemieckich tak mniej są, a tam są. To bardzo ciekawe, co nie znaczy oczywiście, że alternatywa, gdyby przejęła władzę w Niemczech, to by nam nie zajęła, nie zajęłaby nam Śląska i Pomorza. Jak już Niemcy nie będą mogli kolonizować Polski gospodarczo, to może zechcą jednak nam zająć te dawne niemieckie ziemie, tylko że ja podejrzewam, że Niemcy już nie są w stanie. Nie mają ani sił do tego, ani aparatu żadnego, więc spokojnie, spokojnie. AfD nam Śląska nie zabierze, ani Gdańska też nie, ani Olsztyna. W eurofrakcji, w której będzie AfD, musi być na pewno trzech posłów z Bułgarii, z partii Wazrażdan, Kostadinowa, takie ruskie onuce, że takich ruskich onuc u nas w Bułgarii nie ma. Bułgaria jest w ogóle Bułgaria to jest ruska onuca, jak wiadomo, to jest pewnym problemem dla Amerykanów, jak tam tworzyli swoje Bałkany, ten swój układ na Bałkanach, prawda, geopolityczny 20 parę lat temu, to Bułgarię trzeba było jakoś tam przejąć, ale tam cała Albania, Albańczycy, nie tylko w Albanii, w Kosowie, w Macedonii, to z nimi to bardzo łatwo poszło, tam byli bardzo chętni do współpracy, a Bułgarzy lubią Rosję. I mówią językiem takim bardzo zbliżonym do rosyjskiego, chociaż no, uproszczonym bardzo, w tym sensie, że tam nie ma odmiany, prawda, ale rozumieją się z Rosjanami pod każdym względem. No ale właśnie nawet na tle Bułgarii Wazrażdane jest odrodzenie, tak? Odrodzenie Wazrażdane jest partią, jak mówią Bułgarzy, nawet tacy też, w sumie wszyscy prorosyjscy, mówią na przywódcę tej partii Kostadinowa Kapiejkin, że tam bierze pieniądze z Rosji. No bierze oczywiście, tak. I teraz jest problem, bo kolejny sojusznik europarlamentarny Brauna, a może nawet też Mentzena i Bosaka, jeżeli cała Konfederacja przystąpi do tej frakcji, upomina się ten sojusznik o zjednoczenie z Bułgarią oddzielonej od niej tak zwanej, znaczy nie tak zwanej, Północnej Macedonii, czyli państwa, które przez ostatnie 100 lat było związane z Serbią, było przyłączone do Jugosławii przez Francuzów, tak, po I wojnie światowej i północni Macedończycy, no tak to trzeba nazwać, dla Bułgarów są Bułgarami, mówią tym samym językiem, to tam różnice są mikroskopijne, ale są pod wpływem kultury serbskiej i są związani też gospodarczo z krajami dawnej Jugosławii. Więc, no, ale tak czy inaczej, no to jest problem międzynarodowy, tak? Jeżeli będzie ta frakcja, będzie musiała się upominać o zmianę granic na Bałkanach. To zmianę granic, która dla, no, jeszcze ciągle hegemona Zachodu może być kłopotliwa, tak? Gdyby miało do niej dojść. No, a wreszcie, poza wszystkim, no, Kostadinow, Wazrażdane, to są, jak mówię, ruskie onuce do potęgi którejś tam, co w Polsce na pewno nie będzie popularne. Więc jak się Braun czy cała Konfederacja zwiąże z nową frakcją europarlamentarną, no to będzie cały czas jazgot, że nie dość, że tam z jakimiś Niemcami prorosyjskimi się związali, to się związali z jawnie sponsorowanymi przez Putina Bułgarami. No i na tym kończę, już nie będę nic reklamował swojego, wystarczy, że zareklamowałem tę książkę Biała Armia, wydawnictwo De Reggio, można znaleźć wszystko w internecie i tam u nich to kupić, proszę kupić. Żegnam się z Państwem prosząc o subskrypcję i kciuki w górę, do zobaczenia
40 minut, jak nożem przyciął. Dziękuję bardzo.